Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, bo można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o labirynt jako metaforą ludzkiego losu, w którym trzeba się odnieść do mitu o Tezeuszu i Ariadnie, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Labirynt to budowla o skomplikowanym układzie sal i korytarzy, której opuszczenie przysparza ludziom nie lada problemów. Ze sprawą swojej tajemniczości, z jednej strony labirynty budzą przerażenie, z drugiej zaś zachęcają do eksploracji. Artyści różnych epok uznawali, że labirynt stanowi doskonałą metaforę ludzkiego losu. Jest to figura przedstawiająca sytuację bez wyjścia. Układ korytarzy jest na tyle skomplikowany lub chaotyczny, że człowiek zawsze jest skazany na błądzenie. Jednocześnie jednak literatura nie stwierdza, Stwierdza jednoznacznie, czy warto szukać wyjścia z labiryntu. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Motyw labiryntu w greckiej mitologii stanowi punkt wyjścia do wszystkich rozważań na temat tej konstrukcji. Został on wspomniany przez Jana Parandowskiego w dziejach Tezeusza oraz opisany w legendach kreteńskich. W historii opisanej w mitologii tajemniczy labirynt na Krecie został wybudowany na zlecenie Minosa. Król Teb, przez Dedala, ateńskiego mistrza we wszystkich sztukach. W gmachu, składającym się z niezliczonej liczby pokoi, umieszczono Minotaura, syn Minosa, dziecko stanowiące połączenie człowieka z bykiem. Celem tego zabiegu było ukrycie Minotaura przed poddanymi Minosa. Król wierzył bowiem, że jego syn może zaszkodzić Kretańczykom. Mitologiczny labirynt stanowił więc przestrzeń, z której nie sposób było wyjść, aby móc opuścić gmach. Trzeba było uciec się do podstępu. Tezeusz podczas pobytu w Atenach dowiedział się o tym, że mieszkańcy co roku musieli płacić haracz w postaci siedmiu dziewcząt i siedmiu chłopców dobrego urodzenia, przeznaczonych na pokarm dla mitycznego potwora. Udał się na Kretę i dostał wskazówkę od Ariadny, która była nim zauroczona. Przy okazji była siostrą Minotaura. Przekazała mu nić, którą bohater miał zawiązać przy wejściu do labiryntu, a następnie rozwijać, idąc do potwora. Dzięki temu po zabiciu Minotaura mógł znaleźć drogę, którą przyszedł i uniknąć zagubienia w gąszczu korytarzy. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, żeby był on funkcjonalny. Labirynt stanowi również źródło inspiracji dla artystów innych epok. Pisze o nim m.in. Wisława Szymborska w wierszu Labirynt. Plątanina korytarzy w jej utworze symbolizuje życie, natomiast wyjście z niego to alegoria śmierci. Poetka podkreśliła chaotyczność ludzkich działań za pomocą dynamicznej narracji. Kolejne strofy, co ciekawe, stanowiące jedno zdanie i nasycone skrótowymi komunikatami, przedstawiają decyzje podejmowane przez człowieka, który szuka wyjścia z gmachu od ściany do ściany tymi schodkami w górę czy tam tymi w dół podmiot liryczny zauważa że labirynt Czyli życie, to droga za drogą, ale bez odwrotu. Człowiek może zdecydować, w którą stronę pójdzie, ale nigdy nie może cofnąć swojej decyzji. Ostatecznie jednak labirynt Uszymborski nie stanowi pogoni za wyjściem. Wręcz przeciwnie, jest to ucieczka przed śmiercią. Kiedy bowiem człowiek znajdzie wyjście, zostanie przez nie dogoniony, nie będzie mógł już błądzić w plątaninie korytarzy. A teraz, jak w wypracowaniu, czas na zakończenie. Cechą wspólną wszystkich artystycznych wizji Labiryntu jest fakt, że stanowi on metaforę ludzkiego losu, w którym człowiek błądzi, idzie przez siebie i nie może się cofnąć. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy w ogóle powinien szukać wyjścia. O ile w przypadku mitu o Tezeuszu opuszczenie Labiryntu było uznawane za sukces, w Wisławie Szymborskim czy chociażby w procesie kawki wyjście z niego oznacza śmierć. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie.